Dla tych z Państwa, którzy stęsknili się być może za moimi anegdotami, coś nowego. Otóż niedźwiedź obudził się po zimowym śnie, głodny piekielnie, wyszedł na taką polanę, patrzy, a tam gdzieś w rogu kica sobie zajączek. Myśli sobie, no to mam śniadanko, podszedł do niego, mówi zając, koniec, niestety muszę cię zjeść. Zając mówi, nie, no niedźwiedź, słuchaj, to tak nie może być, czekaj, to może zanim nie zjesz, to ja ci jakiś wiersz powiem. Mówi, dobra, mów ten wiersz, ale szybko. No jest tam, opowiedział mu ten wierszyk, mówi, dobra, koniec, no to cię jem. On mówi, nie, no niedźwiedź, czekaj, no jeszcze nie. Próbuję odwlec tę sytuację, może ja ci zaśpiewam jakąś piosenkę. Mówi, dobra, śpiewaj, ale szybko. No jest ten, mu śpiewa, wychodzi jakiś myśliwy z lasu, który wyszedł na polowanie, patrzy, polanka, na tej polanie piękny niedźwiedź, obok zajączek, myśli, jest okazja, złożył się z fuzji i wypalił tego niedźwiedzia. I ten padając mówi do tego zająca, i na cholerę były mnie te występy artystyczne. No i przechodzimy do występów artystycznych.